Cześć kochani, Polish Spirit, tutaj witam was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj piątek, zawiozłam dzisiaj z rana dzieci do żłobka i później poleciałam normalnie do sklepów, bo taki zrobimy haul zakupowy, taki głównie, wiecie co, spożywcze rzeczy nakupowałam. To tak bardziej, no powiedzmy na weekend, ale nie wszystko, nie robiłam jakichś super dużych zakupów z tego względu, że ja jeszcze niektóre rzeczy mam, jakieś tam produkty, które będę używać. No ale dzisiaj zwariowany piątek będzie, bo trzeba będzie sprzątać chatę. Czy ja lubię na weekend sprzątać? Czy to jest dobre? Nie wiem. Na pewno coś ogarnę, ale żebym tak sprzątała mega, no to nie wiem. Dobra, słuchajcie, zapraszam was, zaraz wam pokazuję, co ja dzisiaj kupiłam. Oliwia mnie tam obserwuje, tak? Bo mama ma włożone okulary, a ona nie lubi za bardzo okularów. Dobra. No dzisiaj trochę, słuchajcie, kasy poszło. Kupiłam głównie takie spożywcze rzeczy, ale też coś dla dzieci. Słuchajcie, te majteczki takie. Maja chciała majteczki, żeby były z tym jednorożcem jakimś. Nie mogłam znaleźć, no naprawdę. I w ogóle rozmiar czwórka, ona powinna mieć piątkę, ale myślę, że one jeszcze takie będą na nią pasować. One kosztowały chyba 9, coś z groszem. Ale no, kupiłam jej. Mam nadzieję, że przynajmniej... Aha, maski jeszcze kupiłam. Słuchajcie, bo te maski jakoś nam giną. Nie wiem czemu. Kupiłam dwie takie maseczki. To chyba kosztowało 4,50 w Walmartcie. No, ale jeszcze musiałam kupić. Ta Oliwia tak rośnie. Kupiłam takie śpioszki. Słuchajcie, tutaj przeżę 6-9 miesięcy, bo tutaj w Stanach to bardziej na miesiące i na wiek ogólnie. Roczek, 2 lata. No i takie kupiłam z pszczółką i słuchajcie, dosyć fajna cena była, bo w sumie 7 coś, nie, a nawet taniej, słuchajcie, 4,96, no to z podatkiem to trochę więcej będzie. I tutaj takie, tak mi się spodobało, ja później zauważyłam, że to z firmy chyba Garnier, tak? To jest firma Garnier? Chyba tak. Ale jakieś organiczne śpioszki i one też są 6-9 miesięcy. Garnier, co ja gadam? Gerber, chyba Gerber, no ta dziewczynka to jest z Gerberu, no dobra. I one tutaj, te śpioszki nie mają tych stópek i co będzie chyba najlepiej. Ja nie wiem, u mnie wszystkie dzieci to po prostu, wiecie co, nogi mają długie. No dosłownie, a tutaj bardziej robią wszerz, a nóżki jakieś takie krótsze. Co już narzekasz, Oliwek? No, te były droższe. Ile to kosztowało, Boże? Ale 10 chyba dolarów, ja później to sobie sprawdzę, ale 10 dolarów na bank, ale bardzo fajnie, bardzo mi się podobało z tym kwiatuszkiem, także jutro chyba jej ubiorę. Dobra, co ja kupiłam? Słuchajcie, paprykę kupiłam, takie 3 papryki. Kupiłam cukinię, bo ostatnio rozmawiałam z Natalią z kanału Desertlers. Natala, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, że właśnie, żeby zrobić takie a la spaghetti, a ja mam, wiecie co, Mariusz ostatnio kupił krewetki zamrożone, więc chyba zrobię taki dzisiaj obiadek. Nie wiem, ja co drugi, może co drugi dzień, ale by było, co drugi dzień gotuję rosół. Nie, co drugi dzień, co drugi tydzień, Boże, robię rosół i nie wiem, czy w niedzielę nie zrobimy takiego grosa. Kupiłam taką tortillę ze szpinakiem i słuchajcie, z ziołami. Mam nadzieję, że to będzie fajne, jeszcze tego nie próbowałam, ale na pewno, pewnie zrobię coś, sos jakiś czosnkowy a la tzatziki. Gdzieś go kupiłam, czosnek, ale nie wiem gdzie. Oprócz tego, słuchajcie, śmietana. Śmietanka, taka niby light, to są walmartowskie. Te wszystkie produkty Great Value to są produkty Walmartu, które mają bardzo niską cenę. Jogurt taki też, dosyć duża. Słuchajcie, Danon, patrzcie. Też kupiłam i myślę, że ja będę, jak będę robić tego grossa, tak jak widzicie, ja kupiłam tutaj takie właśnie... Nawet po przecenie, popatrzcie, było, no normalnie 9,90, 8,61 ta cena, za którą dzisiaj płaciłam. I ja po prostu zrobię, wiecie co, taką a la marynatę do tego mięsa. To są ogólnie łódka z kurczaka bez kości. Tłuszcz trzeba podkraść, bo słuchajcie, tutaj oni tak ładnie to poukładali, ale od spodu, uwierzcie mi, jest dosyć dużo tłuszczu. I ja będę robić taką właśnie marynatę z tego jogurtu, z
przyprawami takimi grosowymi, z czosnkiem i tak dalej. Tutaj widzicie, nie wiem czy do czego to użyję, ale na pewno w tygodniu jakoś użyję. Tutaj to jest taka fasolka, nazywa się Baby Lima, więc to jest taka mniejsza wersja, sorry, nie widzieliście. Nie wiem do czego, ale ja myślę, że ja ją podgotuję albo może zrobię na parze. I słuchajcie, z cytryną, z sokiem z cytryny i z cebulką może, zobaczymy. Będę kombinować. Kupiłam, słuchajcie, bazylię, bo ja będę dzisiaj robić sobie taki, co, taką przekąskę z awokado, mam mozzarellę i te chyba małe pomidorki użyję. One powinny być takie słodsze, ale zobaczymy. Kupiłam takie, wiecie co, makarony, bo u mnie dzieci oczywiście muszą mieć makarony. Lubią normalnie bez niczego te makarony. Kupiłam takie, one się nazywają penne. I kupiłam jeszcze jedne takie zwykłe, słuchajcie, kokardki. One dolar chyba 35, 39. I co mi się podoba, na tyle możecie zawsze zobaczyć jakieś inspiracje. Tutaj widzimy jakieś właśnie brokuły, nie wiem, z jakimiś kawałkami mięsa. Chyba tutaj jest jeszcze, coś tam jeszcze jest, jakiś, nie wiem, sos bazyliowy. A nie, to jest z pesto. No mogłam się domyślić, czy z pesto. No. Dobra, co dalej? Ja kupiłam, słuchajcie, bo będę dzisiaj robić i to chyba we vlogu zobaczycie, mleczko migdałowe, też produkt Walmartu, bo będę robić smoothie. Takie wiecie co, pomiędzy posiłkami można napić się. Myślę, że mi wyjdzie, spróbuję taki zrobić fajny. W ogóle na moim kanale zobaczycie jeszcze, wiecie co, planuję zrobić takie kulki mocy na płatkach owsianych, ale zobaczymy, bo na razie pracuję nad tym, chcę to dopracować. Czasami mnie bierze coś, wiecie co, na słodkie i tak myślałam, żeby kupić właśnie te tropikalne, taki miks też produktu Walmartu. Tu są rodzynki jakieś suszone, wiecie co, banany, no takie różne tropikalne. Teraz tego nie przeczytam. No ale myślę, że to będzie lepsza alternatywa, słuchajcie, niż zjedzenie jakiejś całej tabliczki czekolady, prawda? Dobra, co? Dawno nie kupowałam, słuchajcie, czerwonych, tych czerwonych ziemniaków, czyli co, w Polsce to się nazywa tabaty, tak? No, także będę może je zapiekać, ale jeszcze nie wiem do czego. Zobaczymy. Co jeszcze miałam Wam pokazać? Miałam Wam pokazać jeszcze, że takie precelki kupiłam do dzieci. One są naprawdę super, bardzo pulchne. Tylko szkoda, że one są takie ciut droższe. Czasami my kupujemy takie precele podobne w sklepie za dolara, ale one już nie są takie, wiecie co, fajne. I kupiłam dzieciom takie, tutaj są bułeczki hawajskie. Słuchajcie, one je lubią i po prostu powiem Wam, że wcinają je często, dosyć często. Słuchajcie, ja byłam ogólnie w dwóch Walmartach, w tym mniejszym i w tym większym i zaraz, ile to wydałam? Słuchajcie, jeszcze dzieciom kupiłam takie frytki, one naprawdę są dobre, też produkuje je Walmart, one są takie cieniutkie i bardzo w smaku przypominają te McDonald'owe frytki, naprawdę przysięgam. Dlatego my je kupujemy, często to kupujemy po trzy paczki, one coś kosztują dolar z groszem. I słuchajcie, tutaj teraz będziemy patrzeć na te moje dzisiaj zakupy. Tak, słuchajcie, w jednym sklepie, tak patrzyłam tutaj na ceny, to wydałam, widzicie tą cenę, 37,14, to jest bez podatku. Później doliczają tutaj tak z 1, tak z 2 i tu mi wyszło 38,33. Czyli tak, ponad dolara to doliczamy, zawsze jest jakiś podatek. I tutaj ile zapłaciłam? 47 i tutaj wyszło, no, prawie dolar, 2 dolary podatku, tak? No, tak czy siak, koło, słuchajcie, 100 dolarów wydane na te zakupy dzisiejsze. No niestety, czy to na tydzień starczy? Nie wiem. Nie wiem jak u Was, ale 100 dolarów na tydzień mi nie starczy na jakieś tam zakupy. O, Oliwia się odzywa. Kochani, ja będę się z Wami żegnać, bo w tle już słychać Oliwie, coś chyba zmęczona jest. Ja jeszcze kupiłam kefir, taki, wiecie co, truskawkowy. To w tak skrócie. Tak mniej więcej moje wyglądają zakupy co tydzień, ale wiecie co, w środku tego dnia też muszę coś kupić niestety. To co, żegnamy się. Ja życzę Wam udanego weekendu. W następnym odcinku, słuchajcie, będą zdrapki i będę jedną paczkę otwierać, także zapraszam. Ja muszę lecieć już do Oliwii. Buziaki,
Trzymajcie się ciepło, pa, pa.